ale mam nadzieję, że ten film otworzy ludziom oczy, że ci ludzie na górze, biskupi, wiela kłamstwo o jakimś judeochrześcijaństwie, który przyjmuje pod swoje skrzydła Wojciecha Lamańskiego, którego, jak mówią niektórzy księża, komentatorzy życia publicznego, jego suspenza nie jest zawieszona tylko i wyłącznie na terenie archidiecezji łódzkiej, czego przykład mieliśmy na przykład na Powązkach podczas pogrzebu generała Ścibora Rylskiego. Wojciech Lemański, człowiek, który jeszcze miesiąc temu pluł na ofiary ludobójstwa na Wołyniu, który opluwał na wszelkie sposoby mnie, polskich patriotów, dzisiaj zasiądzie w konfesjonale, dzisiaj stanie przed amboną i dzisiaj w oparciu o kłamstwa, o bzdury, będzie podpowiadał w kwestii dialogu polsko-żydowskiego. To jest bardzo niebezpieczne.